Witajcie, moi drodzy słuchacze, w dawno niesłyszanej na tym podcaście serii Szklanka pełna kultury. A dzisiaj wraz ze mną zanurzycie się w świat trzech różnych seriali. Przejdziemy sobie od produkcji, moim zdaniem, najsłabszej do produkcji, która moim zdaniem jest najlepsza. Wymienię Wam plusy i minusy, tak jak to było w poprzednich odcinkach. To nie będą pełnoprawne recenzje, a raczej moje takie subiektywne odczucia co do każdego z tych dzieł. Także zapraszam dzisiaj Was na odcinek pełen seriali. A zaczniemy sobie od serialu pod tytułem Diacolite, czyli po polsku Akolita. Jest to produkcja disneyowska stworzona przez Leslie Headland. Żeby nie spoilerować Wam, bo może ktoś jednak będzie chciał obejrzeć ten serial, po prostu przeczytam opis dystrybutora. Minie jeszcze sto lat, zanim powstanie imperium. Zakon Jedi i Republika Galaktyczna prosperują, nietknięte wojną. W tym czasie ma miejsce tajemnicze morderstwo, po którym mistrz Jedi musi stawić czoła znanej mu z przeszłości niebezpiecznej wojowniczce. No i teraz mniej więcej już wiedząc z czym macie do czynienia, na czym mniej więcej polega ten serial, jego fabuła, mogę przejść właśnie do moich plusów i minusów. I tutaj po pierwsze, jako jedyny plus napisałem sobie w notatkach, że jest to serial dla fanów Star Wars, ale także nie tylko, bo akcja tego serialu rozpoczyna się właśnie na 100 lat przed Pierwszym filmem z całej sagi. A nawet jeżeli ktoś nie oglądał wszystkich filmów, czy to prequeli z lat 2000, czy to oryginalnej trylogii z lat 80 i 70, czy to teraz trylogii prequeli najnowszej, no to właśnie to jest dobry moment, żeby jakby wsiąknąć w to uniwersum, bo akcja dzieje się przed całą sagą filmową. Także jest to bez wątpienia plus. Co jeszcze? No cóż, reszta to będą już minusy. Pierwszy minus, i to mówię z bólem serca jako osoba, która uważa, że zarówno mniejszości etniczne, seksualne, jak i postacie kobiece w popkulturze powinny być tworzone, mieć swoją reprezentację i być dobrze napisane. To jednak muszę tutaj zaznaczyć, że jednym z największych minusów tego dzieła jest wpychanie na siłę ról kobiecych, ról dotyczących mniejszości seksualnych i mniejszości etnicznych. A dlaczego o tym mówię? No dlatego, że w tym serialu praktycznie wszystkie główne role grają kobiety i to jest ok, gdyby nie to, że ich postacie są po prostu spaprane na poziomie scenariusza. Te postacie są płaskie, nie ma jakby przejścia jakiejś drogi. Te główne bohaterki, bo głównymi bohaterkami jest para bliźniaczek, które są grane przez jedną młodą aktorkę, one nie przychodzą żadnej roli, bo tak naprawdę od początku pokazuje nam się, że na końcu będzie wyjawiona jakaś tajemnica, i ta tajemnica jest wyjawiana, ale tak naprawdę. Ten charakter ich się zmienia praktycznie w mgnieniu oka na końcu serialu, i nie jest to satysfakcjonujące. A inne postacie, właśnie czy to dwie kobiety, które są lesbijkami i które są jako matki tych głównych bohaterek, są napisane płasko, bez historii, bez jakiegoś poparcia. I jakby nie wpisują się zbyt dobrze w to właśnie uniwersum, a ponadto reprezentacja mniejszości etnicznych wygląda to tak, że w tym serialu praktycznie nie ma białych aktorów: są aktorzy czarnoskórzy, Azjaci, natomiast nie ma tutaj przedstawicieli rasy białej, jest to takie bardzo mocno widoczne. I zarazem niepotrzebne, bo w końcu jesteśmy w Star Warsach. Tam są kosmici, tam są potwory, magia, moc i tak dalej, miecze świetlne. Ale jest to aż nazbyt widoczne przy brakach scenariuszowych, przy tym, jak zła jest scenografia i inne elementy, o których zaraz powiem, że właśnie to wybija się też jako jeden wielki minus. A przechodząc sobie do dalszych minusów tego serialu, no to mamy żenującą jakość efektów specjalnych w stosunku do budżetu serialu. Wyobraźcie sobie, że ten serial miał budżet około 200 milionów dolarów. No więc naprawdę sporo. A potem mamy karykaturalne planety, planety, które są mikroskopijne, gdzie na planecie jest jakaś jedna wioska. Co prawda są jakieś ładne, zrobione zdjęcia, gdzie to było chyba kręcone gdzieś na Wyspach Brytyjskich i są jakieś przestrzenie pokazywane. Natomiast te wszystkie efekty, które są zrobione komputerowo, wyglądają bardzo źle i tandetnie jak na serial o tak dużym budżecie. Kolejny minus. Słaba gra aktorska, głównej postaci, dziury fabularne i niedopracowany scenariusz. No niestety, ta dziewczyna, która tutaj gra główną rolę, gra po prostu jak drewno, nie wyraża żadnych emocji i to, jak ona się tutaj stara, żeby grać dwie postacie, one się ze sobą do tego stopnia nie różnią, że ciężko nam jest zrozumieć, która jest tą dobrą, która jest tą złą i w zasadzie, która jest która, bo to są bliźniaczki. Kolejna sprawa to niedotrzymana obietnica pokazania świata Star Wars ze strony antagonistów, czyli Sithów. Bo z grubsza Star Warsy to jest konflikt między tymi dobrymi, czyli zakonem Jedi i tymi złymi, czyli zakonem Sithów. I mieliśmy teraz taką obietnicę od Disneya, od showrunnerki, że pokażemy w końcu ten świat, to uniwersum właśnie ze strony tych złych, czyli Sithów. Trochę tego dostaliśmy... Ale naprawdę niewiele, bo gro akcji to jest właśnie akcja, która dzieje się z perspektywy Zakonu Jedi, właśnie czyli tych dobrych. I ostatnia sprawa, o której tutaj powiem w odniesieniu do tego serialu, to jest brak rozwoju postaci i przemiany bohaterów. Zarówno ci dorośli bohaterowie, jak i ci młodsi nie przechodzą jakby żadnej przemiany. Po prostu nagle się okazuje, że ktoś, kto był zły, staje się dobry, ktoś, kto był dobry, staje się zły. Tak naprawdę my nie za bardzo rozumiemy w kontekście tej całej historii op opowiedzianej w serialu. Co się takiego wydarzyło, co zaszło, jaka przemiana zaszła w środku tych bohaterów, że oni zmienili swoje podejście do życia, do mocy i czy przeszli w ogóle jakąś przemianę. A pewnie zastanawiacie się, po co w ogóle mówię o tym serialu, skoro ma on aż tyle minusów. No mówię dlatego, że właśnie dzięki niemu można wejść w to uniwersum, zobaczyć, czy w ogóle będzie Wam się podobała. Taka historia, taki świat, gdzie są miecze świetne, gdzie jest moc, gdzie są różne strony właśnie mocy, różne strony medalu. Jedni są dobrzy, drudzy są źli, inni są gdzieś po środku. I może to Was zachęci do tego, żeby wejść w ten świat, poczytać książki, komiksy, gry, stare filmy albo te nowsze, inne seriale z tego uniwersum. To jest chyba taki największy plus tego serialu. Ale to była tylko moja opinia. A jak przedstawiają się opinie znawców i publiki w internecie? Otóż na naszym polskim filmwebie serial ten otrzymał 3,5 gwiazdki, co jest średnią z 6800 opinii. Natomiast na Rotten Tomatoes otrzymał 80% od recenzentów i 17% od publiki, a na IMDb otrzymał oszałamiającą średnią 3,9 gwiazdki na 10. A teraz przejdziemy sobie do nostalgicznej podróży do lat 80. i do filmu, który był puszczany na Polsacie tysiące razy. A teraz powstał jego spin-off, jego kontynuacja w formie serialu i od 2018 powstają kolejne sezony. A ten film to był Karate Kid a teraz mamy serial pod tytułem Cobra Kai. I Cobra Kai został stworzony przez Josha Helda, Johna Kurwica i Haydena Schlossberga. I bazuje on oczywiście na naszej nostalgii do tamtej serii filmów, chociaż tak naprawdę wszyscy pamiętamy ten pierwszy. A jak wskazuje opis dystrybutora, jest to serialowy sequel klasyka lat 80 34 lata po wydarzeniach z filmu Karate Kid Daniel LaRusso, grany przez Ralpha Macchio i jego dawny przeciwnik Johnny Lawrence, grany przez Williama Zapkę, znowu stają do konfrontacji, nie tylko na polu sztuk walki. Po latach Daniel osiągnął sukces zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Jest czołowym dealerem samochodów w All Valley, ma piękną żonę oraz dwójkę dzieci. Los jego rywala sprzed lat potoczyły się skrajnie inaczej traci pracę, syn nie chce go znać, szansą dla Johnego i nie tylko dla niego na nowy początek staje się ponowne otwarcie jego dawnej szkoły karate, czyli Cobra Kai. Jednak nie wszystkim pomysł ponownego otwarcia okrytego hańbą sprzed lat dojo przypadnie do gustu. I to by było na tyle jeżeli chodzi o opis, a jakie są plusy i minusy tego serialu według mnie? No otóż na pewno wielkim plusem jest ten sentyment do filmu Karate Kid i to, że widzimy naszych starych antagonistów i protagonistów, czyli przede wszystkim Williama Zapkę w roli John'ego Lawrence'a i Ralfa Macchio w roli Daniela Larusso. No to jest super dla fanów zobaczyć po wielu, wielu latach, że grają ci sami aktorzy i oni się wcielają w te same role. Po drugie, mamy też nowe wątki, młodsze, młodszą generację tych karateków i widzimy właśnie te sceny walki. One są naprawdę fajnie zrobione. A poza tym, cały ten serial jest oblany takim sosem, właśnie typowo lat 80., -tych, 90. -tych. My czujemy, że ten serial jest nawet kręcony tak, jak były kręcone właśnie te telewizyjne produkcje z tamtych czasów. Kolejnym plusem jest to, że niewątpliwie ten serial wie czym jest. To nie jest nic artystycznego, to nie jest serial, który ma z nami zostać na nie wiadomo ile czasu, po którym mamy mieć jakieś refleksje nad życiem. Tak jak sobie napisałem, jest to prosta teen drama, taki odmurzdacz typowo wakacyjny, ale na pewno jest to świetna rozrywka napakowana i dramatami i jakimiś tam życiowymi tych młodych ludzi. I też tych dorosłych, którzy jakby starają się im pomóc w odnalezieniu drogi życiowej, ale także tymi sztukami walki i tymi wspomnieniami, które na pewno każde z nas ma z tych czasów, kiedy siadaliśmy sobie w wakacje i oglądaliśmy ten pierwszy oryginalny film Karate Kid. A jeżeli chodzi o minusy, no to niewątpliwie dużym minusem jest powtarzalna fabuła kolejnych sezonów, bo teraz jest 1 trzecia ostatniego sezonu, szóstego. I później będą jeszcze dwie transze. Ten cały sezon będzie miał 15 odcinków. Jesteśmy po 5 odcinkach tego szóstego sezonu, i każdy z tych poprzednich 5 polegał na tym, że budziło się jakieś zło, które już miało być zniszczone. A tym złem była właśnie ta to dojo, czyli szkoła karate tych złych, a z drugiej strony mamy tych dobrych. Czyli właśnie Daniela, który wspomina swojego mistrza Miyagi i jego zarówno filozofię życiową, jak i te nauki karate. Gdzie tam ważniejsza jest obrona niż atak, no i ścierają się te szkoły, i jakby oprócz tego mamy jakieś team dramy, ale każdy sezon dąży do tego, do jakiejś eskalacji i kończy się jakąś tam finałową walką czy finałowym turniejem, i tak też jest w tym ostatnim sezonie. Mamy turniej, teraz ten turniej jakby wychodzi z tego miasteczka Olwali i przenosi się do Barcelony i z niej taki o zasięgu światowym. Także no, mamy taką eskalację już tej całej akcji. Natomiast każdy z tych sezonów właśnie polegał na tym, że dzieciaki mają swoje problemy, czy to w szkole, czy to jakieś miłosne problemy, i oprócz tego te problemy dotyczące właśnie rywalizacji karate. A drugim minusem jest coś, co jest no nierozłącznie związane z tym, że jest to pewnego rodzaju teen drama właśnie, a więc duża zmienność głównych bohaterów. Oni zmieniają swoje miłości, przyjaźnie, zmieniają te szkoły, czyli te dojo, karate, do których uczęszczają, przechodzą ze złej strony na dobrą i na odwrót i... W końcu raz, że jest to niewiarygodne dla widza, a dwa, że widz może się zgubić, kto był z kim i dlaczego ktoś się z kimś nie lubi, a ktoś się z kimś przyjaźni, a ktoś kogoś kocha, a ktoś kogoś zdradził, trochę to zakrawa na jakąś telenowelę, a nie taki współczesny serial na Netflixie. I to powiedziawszy, przejdźmy sobie do ocen, jakie wystawili internauci. Nasz krajowy film web i polscy internauci dali 8 gwiazdek na 10, a krytycy 7,7 na 10. A więc jest dobrze. Przechodząc do Rotten Tomatoes, mamy 93% od krytyków i 92% od widowni. A na IMDb ten serial dostał 8,5 gwiazdki na 10. A teraz przejdziemy sobie szybko do serialu, który chciałem polecić Wam najbardziej, o którym już od dawna powinienem zrobić odcinek. I jest to serial od Amazona, od twórcy Erika Kripke, pod tytułem The Boys. Ale zacznijmy sobie klasycznie od opisu dystrybutora. The Boys to nonszalanskie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni, co celebryci, tak samo wpływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swoich mocy zamiast wykorzystywać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o siódemce wspieranej przez organizację WOD. I to jest taki krótki, nic nie mówiący opis, ale uwierzcie mi, nawet jeżeli nie jesteście fankami, fanami uniwersów o superbohaterach, to to jest właśnie serial dla was, bo to jest serial, w którym można zobaczyć co by było, gdyby superbohaterowie zachowywali się tak jak powinni się zachowywać według nas, czyli widowni. Tutaj nie ma Kapitana Ameryki, który jest tylko dobry, nie ma złych dni. Tutaj jest Homelander, który jest socjopatą, który chce zniszczyć świat. Tutaj są superbohaterowie, którzy mają swoje za uszami i działają właśnie jak celebryci, którzy jeżdżą po prostu sobie na granie do kotleta, pokazują swoje supermoce, wykorzystują je w bardzo niecny sposób i nawet ci, którzy są nam Przedstawiani jako protagoniści, czyli tytułowi The Boys, też każde z nich ma za sobą jakąś ciężką przeszłość. Także od początku jesteśmy wrzucani w świat, który, który jest mega brutalny, gdzie krew się leje strumieniami, gdzie widać flaki, gdzie ludzie są nie są ani dobrzy. Ani nie są źli, oni wszyscy są w wielu odcieniach szarości. Tak naprawdę ciężko nam jest komukolwiek kibicować, ale to jest tym bardziej ciekawe, że te postacie są bardzo zniuansowane i niejednoznaczne. Kolejnym plusem jest to, że tak właściwie jest to. Kilka rodzajów kina połączone właśnie w takiej serialowej megaprodukcji, bo mamy i sceny akcji, i sceny dramatyczne, i bardzo dużo czarnego humoru. Jeżeli lubicie taki humor, to jest, jest on po prostu, ten serial wypakowany wręcz tym czarnym humorem. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest wiele różnych rodzajów kina, które jest właśnie tutaj w tym serialu przedstawiane. I można się i pośmiać, i popłakać, i wzruszyć, i zdenerwować. No po prostu jest tutaj pełen wachlarz emocji w tym właśnie dziele. A kolejny plus to naprawdę dobra jakość CGI, czyli efektów specjalnych. W każdym sezonie widać to właśnie, że jeżeli ktoś umie latać, to naprawdę lata. Jak strzela z laserem z oczu, to on naprawdę strzela tym laserem. Jak flaki latają, to to jest bardzo realistyczne i wręcz momentami obrzydliwe. Także jeżeli szukacie jakiejś produkcji, gdzie nie będziecie czuli ciągle dyskomfortu, że a ja widzę, że to jest na green screenie, a ja widzę, że to jest doklejone w postprodukcji, to The Boys jest właśnie takim dziełem, które stoi bardzo wysoko, jeżeli chodzi o te technikalia. A jeżeli chodzi o minusy, no to ja takich nie dostrzegam. Być może ostatni sezon był już y, trochę przeciągnięty i jakby wszystko zmierza do kulminacji w finałowym piątym sezonie, który pewnie nas czeka za jakiś czas. Natomiast e, tak samo jak mogą być to plusy, tak samo uważam, że mogą być to minusy, a więc olbrzymia brutalność, dużo przemocy, e, narkotyki, e, seks, e, nagość no, wszystko to, co e, może człowieka odstręczać, co może być e, taką. E, Taką sprawą, która człowieka po prostu może e, przerazić, która może być zbyt dosłowna. Czasami te metafory w tym serialu są zbyt dosłowne, czasami te żarty są e, po prostu po bandzie przejechane. Nie dla każdego jest taka rozrywka, ale jeżeli e, to trafi w Wasz gust. To powinniście się świetnie bawić na tej karuzeli, bo po prostu z każdym sezonem jest tego coraz więcej, coraz brutalniej, coraz śmieszniej i coraz bardziej dramatycznie. Także jest z każdym sezonem coraz lepiej, szczególnie polecam pierwsze trzy sezony. Ale historia nie jest jeszcze zamknięta, także możecie teraz obejrzeć wszystkie cztery sezony, które już są dostępne na Amazonie i czekać razem z resztą widzów na finałowy sezon piąty, A nie zapominajmy, że ten serial jest także jako komiks, więc także można się zanurzyć w to uniwersum. Jest też spin-off o dzieciakach, które są w takiej, na takiej uczelni, która jakby przyjmuje właśnie super. Bohaterów, są także animacje, także to uniwersum na pewno też jest ciekawe z różnych jakby innych źródeł. A teraz przejdźmy sobie do ocen. Nasz polski film web dał BoySom 8,3 na 10 przy prawie 60 tysiącach ocen. Rotten Tomatoes od krytyków otrzymał 93% a od widowni 76. Natomiast na IMDb ma 8.7 gwiazdek. Także jak widzicie, jest to na pewno serial godny polecenia i jeżeli przedrzecie się przez tą warstwę taką tej brutalności, przemocy, taką pierwsze mocne wrażenie, to zobaczcie, że ten serial ma wiele, wiele do zaoferowania szerokiej widowni. To było na tyle w najnowszym odcinku Szklanki Pełnej Kultury. Mam nadzieję, że zainteresowały Was te światy, które Wam przedstawiłem w tych trzech serialach. Oczywiście każdy z nich jest zupełnie różny. Taki też był cel tego odcinka, żeby pokazać Wam różne uniwersa, bo jednemu się podobają bardziej takie przyziemne rozrywki jak Cobra Kai, inni lubią właśnie jakąś dekonstrukcję uniwersum superbohaterskiego, a jeszcze inni lubią zupełne science fiction jak Gwiezdne Wojny. Także mam nadzieję, że to Wam się spodobało, że sięgniecie po te pozycje i podzielicie się swoimi wrażeniami, bo może już widzieliście te seriale, ich najnowsze sezony, bo są dostępne już w streamingach. A jeśli chcecie się ze mną skontaktować, to pamiętajcie, że w opisie każdego filmu jest mail do mnie. Możecie się ze mną kontaktować również przez Instagrama czy Facebooka. Mamy swoją grupę podcastową, a jeżeli. Chcecie mieć kontakt z podcastem i nie omijać kolejnych odcinków, szklanki do połowy pełnej, to pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify, założyć konto i dokonać subskrypcji na YouTube, a także, żeby dzielić się waszymi przemyśleniami w ankietach, które są pod odcinkami podcastu, właśnie na Spotify. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i do usłyszenia już niebawem.